to jesteśmy już po sesji. Plener. Znowu zaczyna się tym razem czerwcowe sesje plenerowe. Piękny las. Nie jest to słońca, troszkę zmieniamy klimaty na ten rok, ale no jest po prostu miazga. Wszystko nam tutaj wokół paruje. Mocne słońce robi przepiękny klimat i zaczynamy pracować. Proszę, szybko, zobaczysz co pięknego. Co za dzień? Cenzura. Przyjechaliśmy dzisiaj w piękne lasy. Piękne. Zmiana miejscówki, kolejne jakieś ładne paprotki. Teraz będą, mam nadzieję, ładne trawy. O, mija już trzecia godzina pleneru. Wszyscy pomalutku mają mokre buty, są delikatnie zmęczeni. Zobaczymy jakie będą efekty, na pewno się pochwalimy. Oglądajcie naszego vloga. Pewnie jest nudny. Na pewno jest nudny, a do tego my jeszcze nie mamy za bardzo doświadczenia w robieniu vloga, więc bardzo popełniamy dużo błędów, ale każdy się kiedyś musi nauczyć. Pozdrawiamy Was serdecznie i jeśli możecie, to polajkujcie nas. Subskrybujcie czy cokolwiek. No to jesteśmy już po sesji, wracamy do domu. Ala i Paweł przerośli nasze oczekiwania o 300%. Niesamowicie ze sobą współgrali. Mam nadzieję, że to będzie uchwycone chociaż w małym stopniu na fotografiach i na filmie. Światło dopisało nam przepięknie. Do tego rosa, delikatna mgła po ostatnich deszczach, które były, sprawiła, że las wyglądał jak z bajki. Nie trzeba jechać do Anglii. Nie trzeba jechać do Anglii, jak mamy to pod nosem. Oczywiście zapraszamy wszystkie pary, które będą chciały jechać do Anglii, ale naprawdę dzisiejszy plener uważamy za bardzo udany. Porządne otwarcie sezonu. I sami nie możemy doczekać się efektów. Wracamy, prosto zgrywamy karty i wpuszczamy na nasze monitory materiał, żeby zobaczyć, co z tego udało się wyciągnąć. A tak jak mówiłam, Ala i Paweł pracowali przepięknie, ich uczucie pokazywali na każdym kadrze. Więc takich par